Hejka, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, zrobiłam sobie przepyszne pićku w takim dość dużym słoiku. Tutaj są maliny zmiksowane, truskawki, banan, co tam jeszcze? Same pyszności w każdym bądź razie i naprawdę to jest przepyszne, chłodne, ożywiające i mam nadzieję, że nie będę czuła głodu przez jakiś czas, bo zabieram się do moich zwykłych obowiązków. Emila już jest w szkole, co prawda pojechała, słuchajcie, za 5-8 dzisiaj. Jestem coraz lepsza, dobrze, że się ten koniec roku zbliża, bo nie wiem, jakby to tam było, ale po prostu sobie drzemnęłam, bo wiecie, jeszcze 5 minut i okazało się, że już jest 5 po wpół, jak się obudziłam, słuchajcie, na równe nogi, cyk, ale odwieziona. Dzisiaj mają iść na lody, bo to już wiadomo, że jest koniec roku szkolnego, już tam pomału zbierają te wszystkie swoje klamoty, w sensie, wiecie, jakieś tam bloki, plasteliny, resztki kredek, które zostały ze swoich półeczek, także poszła jeszcze. I co? Ja zaczynam dzień swoimi obowiązkami pani domowej. Dziękuję tutaj za rozmowę jednej z was i mocno trzymam za nią, za jej córkę dzisiaj kciuki. Także dziękuję ci, że spędziłaś ze mną chwilę czasu, podniosłaś mnie na duchu i od razu lepiej. Po prostu, wiecie, jak baba babie, to prosto i na temat. Dzięki ci za te, no chyba z pół godziny nam zaszło. A wam życzę miłego oglądania i lecimy w ten dzień. W wcześniejszym filmie zachwycałyście się nad sercem, które tam jest z drzewa, z Teddy'ego, a tutaj nie wiem, czy pamiętacie, to jabłuszko też z drzewa, takie ciosane, takie surowe bym powiedziała, które służy mi teraz w celu przechowywania mojej takiej najbardziej używanej biżuterii, także stoi sobie w łazience na mojej komodzie. I ja się nadal nim zachwycam. Będzie dzisiaj pływane, słuchajcie. To na pewno. O, tu już ktoś pływa, patrzcie się go. Widzicie go tam? Skurczykonik wpadł, ale będziemy się moczyć. O, i tam mamy. Co to mamy za okazy? Dobra, trzeba będzie coś tu niecoś wyłowić, bo jakieś pajączki, widzicie to? Ale długo było chłodno, ale i tak woda jest bardzo, bardzo ładna. Było przykryte, a dzisiaj. Odkryte, o jaka fajna woda, będzie dzisiaj pływane, nie ma szans, żeby nie było, bo wysokie temperatury, jest naprawdę gorąco. A zobaczcie na to, magia internetu, jak to pięknie wygląda. Tymczasem obok moje lilie, które mają serdecznie dość, a z tyłu to w ogóle jeszcze koszula mojego męża. Także zajadam to, co sobie przygotowałam, a przygotowałam sobie tak, to jest serek wiejski. Ale że ja lubię właśnie namieszać sobie do tego serka, to tutaj znowu zszatkowałam, tak, zszatkowałam moją ogromną rzodkiewkę, która jest przyrośnięta, ale słuchajcie, jak ją zszatkujecie, jest przepyszna. Pomidora, ogórka, cebuszkę i wiecie co, miałam straszną ochotę, żeby tu jeszcze wrzucić pietruszkę i wcale się nie zastanawiałam, co robić, tylko po prostu ją wrzuciłam akurat zamrożoną, bo już mi się nawet nie chciało iść na podwórko, bo jestem bardzo głodna. I kanapki, świeży chleb, ale za to przez jakiś czas był otwarty pasztet z pomidorami, bo mąż zaczął i nie dokończył, nie dojadł, więc ja go po prostu zdękuję. No a tutaj herbata z... Poczekajcie, co tu jest? Tu jest pokrzywa z gruszką? Tak. Także zajadam, następnie sprzątam ten bałagan i do przodu.
musiała wyjąć tego loda. Sobie też wyjęłam, za chwilę zjem loda. Słuchajcie, zakupy. Byłam w Biedronce, byłam u Szubryta, byłam w centrum, więc to są mieszane zakupy. Tak, Emila sobie kupiła znowu jojo. Ja mam jabłka, nawet szczerze powiedziawszy nie wiem jakie te jabłka są, bo nie pisało, ale mniejsza z tym. Planuję, że może już jutro albo w piątek zrobię szarlotkę, bo brałam przyjedzie. Ja zresztą lubię mieć loda. Teraz loda, jabłka. Kurna. Teraz jest z Biedronki. Szarlotkę. Co z Biedronki? A, chcesz pokazać? No to pokaż, co masz. Jojo ball. Jojo ball, tak. Jutro czyli będzie zabawa, bo już w szkole. Jojo, które zawsze wraca do ciebie. No. Loda masz wyjętego, weź sobie i usiądź. Ja też sobie wyjęłam, żebym się trochę rozmroził. Co? No i to właśnie jest bez nawijania. Tak. Żeby nie nawijać, bo to nie... Że samo się zwija, nie? Tak, samo tak się zwija. Zobaczymy, jak długo to będzie. I jeszcze wzięłam nim, o widzicie, banany, bo jak już sobie robię teraz te moje szejki i jogurty, to fajnie mieć banana. Wzięłam galaretki też dwie, bo są już maliny na krzakach, co widzieliście, i będzie można zrobić właśnie chociażby z malinami. Mam zamrożone truskawki, więc takie galaretki. Wzięłam sobie też budyń czekoladowy, bo ja lubię tak wieczorem sobie zjeść. I do tych szarlotki proszę do pieczenia cukier waniliowy, masło mam zamrożone, bo kupuję, jest na promocji, ale też chyba już dziś, poczekajcie, ja mam cały chleb, no nie wiem, czy dziś, czy jutro, zrobię sobie chleb z Thermomixa i tam były w przepisie otręby pszenne, więc wzięłam, mam nadzieję, że ten chleb będzie dobry, ale tam ma bardzo dużo dobrych opinii. Wzięłam też siemię lniane, ja sobie dodaję właśnie do tych jogurtów, ale i do tego chleba jest tam potrzebny, tego chleba jest też słonecznik. Widzę, że moja papuga jest w słońcu, muszę ją przestawić, żeby mi się nie ugotowała. Ja sobie na pole troszkę. W Biedronce też gdzieś tam przebitka jest, to są już moje piękności. I wzięłam sobie, ale powiem wam, że mniejsze, w tamtym roku były większe. Także jak lubicie, to już możecie popatrzeć, co tam, jakiś liść. A, bo były jeszcze hedery, ja widzę, że tu jest liść od hedery. Korciło mnie, oczywiście wzięłam tu dwie sztuki, ja je razem po prostu w jednej doniczce posadzę. One u mnie żyją, mają się dobrze, a tutaj widzę, że właśnie stożki wzrostu są. Nie są ucięte, a czasem są poucinane. Więc stwierdziłam, biorę moje filodendrony i mówię, wsadzę, one tu bardzo ładnie wyglądają na tej drabince. Mąż mówi, że ta drabinka, którą tu mamy, to po prostu będzie do zmiany, bo ona się mocno zeschnęła. Słuchajcie, pokażę ją wam, bo nie wszyscy widzieli. O, o to chodzi. O tą drabinkę i ja będę chciała ją po prostu wymienić, bo ona się zeschła i ja się boję, że mi się zacznie to wszystko łamać od ciężaru moich pięknych jakże kwiatów, ale no nie możemy do tego dopuścić, bo jak mi to wszystko runie, to ja się chyba zapłaczę. Dobra, teraz muszę was postawić tak jak staliście. Kawa, ale jest żaruba, słuchajcie, u nas jest tak gorąco, że po prostu każdy jojczy. Myśmy wczoraj włączyli już klimatyzację. I nie wiem, czy dzisiaj znowu nie zamykamy okien i nie włączymy. Wiaterek wieje, no to nie ma co narzekać. Ja mam nadzieję, że taka pogoda będzie, jak będzie. Jezu, 10 zł dałam za kawałek boczku. 11. No ale robię dzisiaj. Ja taką nadzieję mam, kończąc myśl, że będzie taka pogoda, jak pojedziemy nad morze. Boczek będzie mi do mojej zupy z grochem potrzebny. Zaraz ją skończę, bo ją zaczęłam. Na prące były te sosy. Ja lubię najbardziej właśnie ten meksykański i oba wzięłam meksykańskie, więc w weekend będzie spaghetti. Tutaj wzięłam kawałek arbuza, zaraz Emilii pokroję, tylko nie pisarzę tego loda. Zrobię jej kopytka, choć miała być pierogi, ale słuchajcie, nie wyrobię się dzisiaj, już godzin jest do piernika. Eden, ale gdzieś tam na przebitce będziecie widzieć, że jest jeszcze zielony. Któraś z was już mi tutaj podsyłała, że jest właśnie w nowym zapachu, ale ten zielony jest moim zdaniem delikatniejszy i ja wolę jednak ten mój sprawdzony. Wiem, że pachnie na ubraniach, ale już się pierze ręcznie i na przykład wywiesić sobie w domu, to tak pachnie cały dom, że jajca, bo dzisiaj znowu było, że
Drugie opakowanie jest tańsze, a ja nie mam bliskich jajców już. Kompot mi się studzi, bo zrobiłam z truskawek i z czereśni. Wzięłam cif, bo muszę doczyścić moją wannę. A ona już takiego mocnego szorowania wymaga, bo już widzę, że zostawiam takie ślady, których nie jestem w stanie zmyć tak codziennie, wiecie. To nie chcę dopuścić, żeby mi się to zawaliło na amen, bo ta wanna ma być na lata, a nie na chwilę. Mleko. Wiecie, takie wymiana, jak nie dbasz, no to taka wymiana sprzętu to jest bardzo kosztownym wydatkiem. Serek. Mówię, że zrobię takie rogi, ale już nie dziś. Ziemniaczki, bo robię rosół z żeberek i z części właśnie zrobię zupę i zrobię kopytka. Tu wiem, że jest kod narysowany, ale za to Fido, bo drugie już Emila mu otworzyła. I do tego były właśnie lody i papier toaletowy, jak zwykle. Także takie całe zakupy. Zabieram się, żeby skończyć ten obiad i odzywam się do Was za chwilę. Zrobiłam sobie kawę i tak sobie przypomniałam, że przecież ja Wam jakiś czas temu mówiłam o tym, że piję z kubka takiego i miałam Wam powiedzieć co i jak i zapomniałam, jak to u mnie, nie? Słuchajcie, te kubki, kupiłam sobie ich 7, tu jednego nie ma, bo jest w zmywarce, z, uwaga, uwaga, Teddy za 5 zł. I one są super, bo wchodzą do mojego ekspresu na kawę, nie muszę nic kombinować, zdejmować, przekładać, a udało mi się ich kupić 7, cała taka banda. Powiesiłam na stojaku od ręcznika papierowego i na razie tak będzie, bo nie mam takiego specjalnego uchwytu na kubki, ale gdzieś znajdę taki drzewiany, choć w sumie w domu mojej mamy był, no zobaczę, jeszcze jak będzie, to może sobie go przytulę. A jak nie, to będzie wisiało w ten sposób. Jest na widoku, nie chowam, stawiam koło ekspresu i wiem, że te kubki wspaniale wchodzą właśnie do niego, bez żadnej kombinacji. Na jednych napis jest coffee, a na innych jest tea. I mam kubki za 5 zł. Słuchajcie, zaraz zobaczę, po ile one były wcześniej. Może nam się tu gdzieś uda złapać. 8,50. Czekajcie, 8,50. No, także na każdym zniżka 3,50, całkiem spora i mam komplecik, a powiem Wam, że dużo kubków mi się po prostu w zmywarce potłukło, rozbiło, połamało, w sensie, wiecie, ukrzyło, gdzieś tam podpryskiwało, zmyło, więc spoko, mogłam sobie kupić cały komplet. Na sali, kto jest głodny, bo jak jest ktoś głodny, to ja zapraszam do mojej małej restauracji domowej, bo tak nagotowałam, jakbym była jakaś nienormalna, także a dobra, będzie na 2 dni, jakby co. Niby w małej karczkach, ale jest w czym wybierać, a jednak apetyt jest mały, bo moje dzieci na przykład mówią, że jest za gorąco. Filip właśnie poszedł włączyć klimatyzację, bo nam się pod potyłkach leje, a ja jeszcze cały czas gotuję, więc możecie sobie pomyśleć, jaka tu jest temperatura. Dobra, tyle się do niego przymierzałam, że w końcu postanowiłam, że go zrobię. Oczywiście Wy już go nie zobaczycie, bo ja widzę, że tutaj jest 2 godziny 30 minut, więc ja już nie, to nie ma szans, żebym Wam pokazała, jak wygląda, ale może gdzieś tam w kolejnych filmach
wrzucę Wam przebitkę. Może i drobne, ale jest ich dużo i wygląda to przepięknie, słuchajcie. Patrzcie tu i tu i mam nadzieję, że tak pięknie zarośnie i tu. A tu jest inny kolor i takie piękne środki mają. Zobaczcie. Papuga, jak Ci tam? Gorąco chyba nie, klima u nas się rozkręciła na dobre, bo w domu jest po prostu żaruwa. Ale piękne są. Ale jeśli chodzi o lawendę, to jestem trochę zawiedziona, bo może i ona jest duża i no dużo jest tego kwiatu, ale jest taki turbo jasny, jakoś tak mało. O, motylek! Czy cię złapię? O, jest motylek. O, chyba jest i kot, bo Fido pędem popędził. O, widzicie motylkę? Kocham motyle. To jest trochę taki biedny i mały. Mało kolorowy, ale wracając do lawendy, to wolałabym, żeby była taka pełna, jak tu chociaż jest. O, i ten kolor jest taki mocniejszy. Zobaczcie, widzicie to? No. Jednak ta lawenda, którą miałam za pierwszym razem, a nie pamiętam jak się nazywała, nie mam zielonego pojęcia, była najładniejsza. Za to moje skrzynie jarzynowe wyglądają obłędnie. Tylko, a właśnie, miałam się zapytać Was i zapominam cały czas. Słuchajcie, czy ja mam ściąć ten lubczyk całkiem, już bo on mocno kwitnie i chyba go zetnę całkowicie i mam nadzieję, że puści nowe, bo póki co ono to takie nie bardzo mi się to podoba i już mało z tego korzystam, także chyba zetnę. Piszcie, czy ja mam to ściąć i się odbuduje. I to już jest zdecydowanie czas, kiedy możemy podziwiać trawy. Zobaczcie, jak ta pięknie wygląda, nie wspominając już o tym, co dzieje się tu. I zaraz Wam pokażę jeszcze tylko, którędy by się tu przedostać. Można się przeciąć, słuchajcie, one są tak ostre. O, jeszcze i ta. Kurczę, z tej strony znowu mało widzicie. Pobiegamy. O, zobaczcie. Ta będzie wyższa jak okno. Powoli do przodu. I martwiłam się o moje drzewo, które mąż mocno przyciął. Nie widzicie znowu? O, oto. Mocno je przyciął i myślałam, że się nie opuści, a tymczasem proszę i chyba już miejscami kwitnie. Tak, zdecydowanie bluszcz pomału się odbudowuje. Muszę teraz wyciąć to, co zostało suche, tylko kiedy to ja nie wiem. Zobaczcie na te ogromne liście. O, i tak jak mówię, kwitnie. Także okej, bo o nie się trochę martwiłam, a tymczasem całkiem niepotrzebnie, bo poszło i wygląda cudnie. Żurawki też fajnie przebijają, nie wspominając już o hostach, które za chwilę będą, część będzie kwitła, oczywiście ślimaki zrobiły swoje, ale mimo wszystko powiem Wam, że pięknie wyglądają. I taka przeplatanka też fajnie się prezentuje. O, tu proszę czmiel. A jak weszedł, chyba widzieliście. Smacznego. I tam też to ładnie wygląda. Zobaczcie, tam są jeszcze te. Panie czmielu, jak blisko byłeś. O, jeszcze kółko zrobił nad moją głową. Tam są jeszcze goździki. Już Emilka, już ubierę cię i pójdzie. Emilia, słuchajcie, szykuje się na basen do koleżanki. Została zaproszona, także będę musiała ją jeszcze odwieźć. Słuchajcie, Emila została odstawiona do swojej koleżanki. Będą się tam świetnie bawić, bo tak jak mówię, będzie basen. Filek, ty się pokaż, jak cię matka urządziła. Słuchajcie, było mu gorąco, nie widział, bo te włosy mu leciały na pyszczek, na oczy i zrobiłam mu kucyka i na razie nie protestuje chyba, więc mu jest dobrze. Dobrze ci jest z kucykiem, panie Fidolfie? No faceci też czasem noszą kucyka. Zgadzasz się na to? O, ci serduszku bił. Dobra, możesz siedzieć koło mnie. Jak się odsunę, to on i tak wlezie mi na kolana. I powiem Wam, że oglądałam sobie Martę w biegu. Marta, serdecznie Cię pozdrawiam. I przypomniał mi się czas, jak tu była moja mama, jak się nią opiekowałam, jak nie zamieszkała z nami. I teraz byłam też odwieźć właśnie Emilę do mojej koleżanki, która z kolei opiekuje się swoim tatą. I tutaj też jest mocno schorowany starszy pan, który przy tej swojej córce był od zawsze, bo oni mieszkali razem, teraz ona się przeprowadziła i ten tata właśnie był tam i wiecie co, jakie to jest piękne, jak Wy oddajecie swój czas, swoje serce, często swój dom dla swoich rodziców, teściów. Ja jestem tutaj z każdą jedną osobą, która ten swój
życiowy los podzieliła właśnie, która wyciągnęła rękę, która chce się odwdzięczyć właśnie w tym ciężkim czasie dla swojego rodzica czy dla osoby starszej, bo czasami jest to nawet brat, która potrzebuje takiej pomocy, która już sobie sama nie radzi. I dla mnie zawsze będziecie najwięksi. Ja zawsze miałam szacunek dla osób starszych, zawsze miałam ogromne serce dla dzieci i no to, że jestem matką, to jest dla mnie największa rola w życiu. Stąd też nazwa, jak on fajnie się położył. Spół gorąco i słuchajcie, chodzi wszędzie, gdzie można troszkę chłodu, a tutaj w domu i tak już jest teraz super, bo ta klima wytrącił mnie z tego, co miałam powiedzieć. Ale chcę Wam powiedzieć, że jeśli się opiekujecie, czy to chorym dzieckiem, czy to chorym rodzicem, teściem, rodzeństwem, to ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam i mocno wspieram i życzę Wam dużo cierpliwości, bo ja wiem, że starsza osoba, kucyk kwitka, staje się po części małym dzieckiem znowu, kiedy właśnie jest taka już starsza, już jest niedołężna, kiedy musi na kogoś liczyć, więc dla Was dużo siły, dużo cierpliwości. Tak w tej chwili, słuchajcie, wygląda ten chlebek. Ja za chwilę go przykryję, żeby wyrósł, bo tyle co go wyjęłam po prostu z Thermomixa i przełożyłam do foremki i ma wyrosnąć jeszcze pół godziny, A ja, słuchajcie, będę się z Wami żegnać, dziękuję Wam za dziś. Zmykam na kawkę do koleżanki, tak dosłownie na te pół godziny, żeby ten chleb wyrósł. I dlatego będziecie mieć też film opóźniony, bo już jest 15 po czwartej, a już powinnam siedzieć od 15 minut. Tymczasem, słuchajcie, wybieram kawę z koleżanką, a nawet z dwoma. Nie obraźcie się, ale człowiek musi czasem po prostu dychnąć. A jak się spóźnię tę godzinę na YouTube, to chyba wszyscy przeżyją. Macie dużo czasu, żeby to oglądać. Buziaki dla Was.